Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Roman X100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasą Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się wygrać bitwę o Ilum, pokonaliśmy siły nowego Imperium Darfa Malgusa, które na tą planetę nacierały, a teraz musimy dostać się do jego ukrytej, niewidzialnej fortecy. Udało nam się zdobyć też myśliwiec właśnie do tego celu. Także chodźmy, rozpocznijmy tego flashpointa. Z tego co pamiętam, to on jest tak mniej więcej na dwa odcinki. Trochę na znowu oczywiście czeka dużo walki, także nie będzie to jakieś zbytnio pasjonujące, ale miałem nadzieję, że tym razem też nie będzie takich problemów jak ostatnio z tym, że gra mnie nie może wyrzucić z trybu walki. Okej, mamy użyć tej konsoli, no i będziemy lecieć tym właśnie myśliwcem, który zdobyliśmy, tak więc zobaczmy. I heard what Saravan did. It's just terrible. But worse will happen if we don't stop Malgus soon. Whatever happens out there, it's been a great honor fighting by your side, Master Jedi. I'm tremendously honored. Right. Well, let's get this show on the road. Engines are primed, homing beacon secure. We're good to go. Next stop, Darth Malgus's space station. No dobra, to lecimy w takim razie z kołem. No i zobaczymy. Znaczy, będzie to pewnie wyglądać identycznie jak po stronie Imperium. No ale zobaczymy, być może coś się zmieni. W sumie nie wiem, czy te flashpoints są w każdej klasie takie same. No dobra. Oczywiście naszym głównym celem jest tak naprawdę powstrzymanie Malgusa. Także będziemy musieli się przebić przez całą stację kosmiczną. Mam oczywiście droida do pomocy. No właśnie, tu mamy tego naukowca. Dokładnie, tu mieliśmy tego naukowca, który zajmuje się wytwarzaniem pewnie jakiejś broni, droidów, generalnie wszystkiego do nowego Imperium. To będzie też jeden z naszych celów. Również będziemy musieli go powstrzymać. No i jak widzicie, ekipa powitalna całkiem sroga. Dużo ich tu mamy. Dodają dosyć nawet sporo obrażenia, bo przez chwilę byli mi w stanie zabrać życia. Oczywiście już teraz tego nie dochodzi, bo się tych przeciwników dużo mniej zrobiło. Ale nadal byli w stanie coś tam mi zrobić, także szanuję za to. Zostały te dwa droidy i jeden jeszcze jakiś Sith gdzieś tam z tyłu z naszym droidem walczy. Z chwilę być może do tego droidę pomożemy, tylko na razie zajmijmy się tym droidem, żeby on już nam tutaj padł, okej. Okay. Teraz jak mówię, pójdę na tego Sitha, Kira chyba będzie dalej następnego droida męczyć. My zabijmy tego Marudera i teraz już się wszyscy możemy skupić na droidzie. Także to też zróbmy, poużywajmy naszych silniejszych ataków. I dobra, za chwilę będziemy mogli iść dalej. Okej. I mamy zabić w pierwszej fazie misji bonusowej 30 przeciwników. Także jak najbardziej to zrobimy. Mamy jakąś taką inną misję bonusową? Póki co nie. I gra się przymuliła, ale na szczęście już się odmuliła, dobra. Też posłuchamy sobie oczywiście tych hologramów ponownie. I tutaj hatch mam bonusowego, wydaje mi się. With the right application of technology, the impossible comes to life. We can travel faster than light. We can construct an entire fleet in weeks. And we can make the visible invisible. So when you see my engineers performing feats that make the force look like child's play, remember that anything is possible. Okej, dobra. I użyjmy tego, i to właśnie no, chyba aktywuje misję bonusową, tak jest. Cztery takie panele, sześć jakichś innych mamy do poniszczenia, także jak najbardziej będziemy to robić. A na razie ciśniemy przy ciebie, mam nadzieję, że idę w sumie dobrze, ale raczej tak. Droga jest tylko jedna. Wybaczcie, ale mi się kichło strasznie. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego wyciąć, dlatego też była dłuższa przerwa, żebym to zobaczył na timeline'ie. Także dobra, ciśniemy dalej. Kolejne dwa droidy do pokonania. Na szczęście one jakoś bardzo wytrzymałe nie są, w miarę... Wow, szybko padają. Od tych naszych silniejszych ataków, tylko trochę wkurwiają, jak odrzucają generalnie. Ale dobra. Jakoś się z tym pomęczymy, mam nadzieję, że już teraz mnie nie odrzuci.
pan droid. Jest w sumie droid niby artyleryjski, także powinno mu zależeć na tym, żeby właśnie cel był gdzieś dalej, a nie tuż przy nim. Że jakoś to tam można wytłumaczyć, to że on może tak odrzucić przeciwnika. No dobra, pokonujemy kolejnego. O, come on. Zaznaczmy go, niestety nie mogę doskoczyć, to jest trochę słabe. Ale możemy poużywać naszych silniejszych ataków i za chwilę go położymy, okej. I kolejna ekipa, tym razem już bez droidów. Mamy za to Sithów i trochę żołnierzy. Szkoda, że nie mam żadnego ataku obszarowego, a być może mam, tylko o tym nie wiem. Szczerze, to ciężko mi stwierdzić. Ale przydałoby się coś takiego jak ta obszarówka z Imperial Agenta, bo to było świetne na grupy słabszych przeciwników. To więc trzeba trochę bardziej się pomęczyć. Trochę mamy tą konsolę z bronią, czyli to drugie do misji bonusowej, albo i nie. To jest nadal to samo. Trendosian's capacity for warfare is remarkable. Your republic's disinterest in their species led them right into my care. Thank you. Okej, dobra. Czyli Malgus tutaj w sumie do nas tak naprawdę mówił w tym momencie. Także będziemy właśnie walczyć też z Mandalorianami, będziemy też walczyć, widzę, z Mandalorianami. Generalnie dużo tutaj będziemy mieli różnych gatunków z całej galaktyki, którym gdzieś tam było nie po drodze z Republiką i których Margus przekonał do swojego nowego imperium generalnie. Ale za chwilę tak czy jak ich pokonamy, będziemy mogli lecieć dalej. Już ta grupa całkiem spora, dużej tutaj się pojawiło, tych wszystkich panów, ale dobra, rozwaleni. Szukajmy rzeczy do misji bonusowych też. Dobra, tu jest jedno, czyli użyjmy sobie tego w pierwszej kolejności i zaatakujmy ich od razu. Jaki ulany Mandalorian? Nie widziałem, że Mandalorianie w ogóle mogą być ulani jakoś w innych grach i tworach Gwiezdnowojennych raczej nie widziałem ulanych Mandalorian, ale okej. Albo nie pamiętam przynajmniej. W każdym razie dobra. Zniszczmy sobie to. Okej, super. Czyli jeszcze jeden taki monitor nam zostanie do tej misji bonusowej. Czyli bardzo spoko, lecimy dalej. Kolejny Tarandoshian. I przy okazji paru Mandalorian również. Przyleciało. Z tego co pamiętam, to będziemy mieli takie trzy pokłady mniej więcej do przejścia. W przeciągu całego Flashpointu. Także jesteśmy w połowie pierwszego, także jeszcze dosyć sporo przed nami. Oczywiście też gdzieś tam po drodze będzie jakaś misja bonusowa dodatkowa, która szczerze za bardzo nie pamiętam na czym polegała. Być może sobie to przypomnę gdzieś tam w trakcie. Na razie lecimy do kolejnej grupy, znowu Tarandoshianie. Razem z jakimś silniejszym droidem niestety, który mnie jeszcze gnojek odrzucił. Weźmy, wybijmy wpierw tych słabszych. Jeszcze gdzieś jakieś Mandalorianie przyjacieli. To jest trochę słabe, no ale dobra. W sumie heroic moment? Chyba nie. A dobra, bo to mamy bossa, to zdecydowanie nie. Także za chwilę czeka nas pierwszy boss, jakiś właśnie doświadczony wojownik, panie przywódca Tarandoshian. Także za chwilę z nim też się zmierzymy. Tylko wpierw jeszcze tych tutaj musimy sobie wyeliminować na szybko. Zaczniemy od tego Mandaloriana. Właśnie nie wiem, w sumie jak się poprawnie powinno odmienić, Mandaloriana czy Mandalorianina? W sumie to nie wiem tak naprawdę. Jak to jest poprawnie odmienione. Też widzę, mamy już drugi stage, 40 przeciwników tym razem, także ta pierwsza 30 poszła bardzo szybko. To mamy już zrobione, z tego co pamiętam, to kontynuacja tej misji bonusowej jest na kolejnym pokładzie. Także dobra, lecimy oczywiście z heroic momentem i zaczniemy sobie od tego, żeby poeliminować troszkę dobrych przeciwników. Okej, on tu ma jakąś obszarówkę, która nie jest zbytnio dla nas wygodna. Ale dobra, dobrego mam wybranego, to weźmy, użyjmy sobie piorunów i innych rzeczy i zrzućmy tutaj obszarówę idealnie, bo jest kilku wrogów w jednym miejscu. Także bardzo in plus to będzie, jeśli chodzi o ilość zadawanego obrażenia dla wszystkich. Być może tamto nawet padnie od tego. Ała! Chodź tu, w naszą obszarówę. Już nie zadała ona aż tak dużo obrażeń. Ma obrażenie. Okej, dowódca pokonany został ten jeden słabszy. I okej. Okej, czyli niedługo flota Republiki przyleci.
These vessels will shape the galaxy on invisible wings. Such greatness is only attained by the marriage of Anomin Engineering and the Foundry. A few upgrades and the Foundry droids can process Adigan crystals and construct stealth squadrons in record time. Darth Malgus united our technologies, as he will unite the galaxy. Dokładnie, The Foundry to jest zajebista fabryka Rakatan i chyba naszym kolejnym celem będzie jej odnalezienie i zniszczenie. Bo to chyba nie jest The Foundry, wydaje mi się. W sumie już nie pamiętam. Bo jakoś tak było, że ja jako agent Imperium to zrobiłem w odwrotnej kolejności, czyli najpierw chyba zniszczyłem The Foundry, ewentualnie przejąłem dla Imperium, bo już nie pamiętam w sumie co tam dokładnie się działo, a później dopiero była cała ta akcja z Malgusem. Jakoś tak dało się to aktywować w odwrotnej kolejności, nie wiem w sumie nawet dlaczego tak naprawdę, bo w teorii tak się nie powinno dać. Ale no jakoś się dało. Heroic Moment nam jeszcze został, ale już na jednego słabszego przeciwnika nie będę przerówki zużywać. Być może za chwilę będzie jeszcze jakaś większa, silniejsza grupa, chociaż na razie nie widać. Ale tam coś już mamy, to być może tam sobie tego użyjemy. Tylko pytanie, czy musimy ich tak naprawdę, nie musimy ich tak naprawdę pokonywać. Tego droida w sumie też nie, czyli chyba tych sobie ominiemy. Po prostu. Przejdziemy dalej. Heroic Moment już się skończył, także trochę szkoda, no ale trudno. I musimy oczywiście w grupę przeciwników się walić, także walmy się bardziej w środek. Generalnie. I lecimy z nimi. Jeszcze więcej Mandalorian. I jeszcze więcej Trondosian. Dobrze było tego w sumie Medyka Imperium w pierwszej kolejności wyeliminować, bo on troszeczkę jest wkurzający, bo leczy innych. W sumie możemy też tego użyć, żeby zadać trochę obrażeń dodatkowych. Też nie zrobiłem tego sobie super ekstra roboty, ale zawsze to coś. I jeszcze trochę będziemy mieli połowę wyspy sobie wykonanej, także spoko. Okej, zostawiamy Mandalorian. Znowu ten ulany typ. Także wykonajmy go. Okej. No i dobra. Także lecimy dalej i mamy przejść tutaj. Bardziej otwarty teren, ale nic za bardzo nowego. I będziemy mieli kolejnego bossa i tutaj trzeba było, z tego co pamiętam, mu statek. Afraid you're on your own. Maybe you can use the station's defenses against them. Emperor Malgus says... Tak, Jyn Dokrej. Tutaj mamy użyć tego, żeby mu ten statek... Ała, jak to przerwałeś? No, nie przerywaj mi, gnoju. Okej. Kiedy tego poużywamy, to ten jego statek powinien odlecieć, wydaje mi się. Coś takiego. Okej, tak. I on się restuje, bo on chyba daje nam wtedy jakiegoś debuffa. Wydaje mi się. On jest chyba teraz też nie ten, nietykalny. No dobra, to trochę słabo. Chyba muszę jeszcze raz użyć tego, żeby on się tykalny stał. Tak czy nie? Panie. No dobra, to póki co... Jedyne co mogę robić, to go napieprzać, co i tak nic nie zmieni. Au. Zostaw mnie. W spokoju. Użyjmy tego. Chyba mogę tego używać, ale nic to nie robi. Okej, to nie wiem szczerze. No bo tego też nie mogę. A gość jest dalej odporny. Na wszystkie ataki. To nie wiem szczerze. Chyba nie mogę też nic... tym pociskom zrobić. Tu mam tylko leczenie. Nie powiem, jakoś ja to ogarnąłem jako agent, ale kurwa, jak to, nie mam tego pojęcia. Okej, dobra, gościu jest już dostępny do bicia. Że tyle dobrego. Możemy go troszeczkę pocisnąć, dużo życia już mu zeszło. Także na tym się skupmy, żeby mu jak najwięcej zadać obrażeń. I on ma... Póki mamy taką możliwość. W sumie wiecie co, dobra, heroic moment, bo chyba jak mu ten statek zniszczę, to mu się włączy ta tarcza, a tak to mogę go zjechać. Co prawda, im dłużej ten statek tam jest, tym większy nam chyba damage zadaje, według tych napisów tutaj. Ale to nie powinien być problem, bo za chwilę pokonamy samego pana, który tym statkiem steruje. Dokładnie, i jego statek też zniknie, nice. Okej, okay, czyli on był jakimś liderem Mandalorian. Oczywiście udało nam się go pokonać bez większego problemu, także spoko. I za chwilę będziemy mieli pierwszy pokład hangarowy ogarnięty.
Jak mówiłem, przed nami chyba jeszcze dwa tak naprawdę do przejścia. Także trochę nas tu jeszcze klikania czeka. Tutaj niby mamy tylko jedną lokację, ale idziemy jakby pniemy się ciągle w górę statku. Ta nie jest jakaś duża, ale musimy przejść dość mocno naokoło. I mamy tam już też rzeczy do kolejnej misji bonusowej, wydaje mi się. Także za chwilę zaczniemy je robić. W sumie to możemy od razu sobie używać jeszcze ataków z krajów momentu, tylko może nie na zwykłych tych imperialnych żołnierzy, bo to jednak trochę by było marnotrawstwo. Mam wrażenie, że za chwilę i tak się skończy, także w sumie na jedną grupę mogę przeruby użyć. Czemu nie? Dobra. Tak, aktywujemy sobie tego gościa, żeby nam coś tam pogadał. Specialized flux cannons can disintegrate capital ships with a single blast. But most importantly, we installed state-of-the-art stealth technology. This station is completely invisible. From the skies, our empire will unite the galaxy, and Darth Malgus will be our emperor. No dokładnie, tylko my ten plan powstrzymamy. Całe szczęście. Tak więc dobra, chodźmy, zniszczmy również to. Okej, jeszcze cztery takie konsolki będziemy musieli sobie znaleźć i zdeaktywować. A tutaj mamy kolejną grupkę z silniejszym przeciwnikiem. Teraz by się Heroic Moment przydał, to niestety się już skończył. Jeszcze mnie Gnojek odrzucił, ale dobra, to sobie powalczymy z innymi. No, odgłusz mnie, dziękuję. Dobra, tutaj przelecimy. W takim razie z nimi mamy trochę też zwykłych przeciwników. Także ja sobie zaraz pomiędzy nimi poskaczę, tylko tego jednego silniejszego zabiję. I będziemy się mogli skupić na tych pozostałych. Okej. Ten snajper. Umieraj, okej. Wow, co się stało, kamero, nie wariuj. Pomocy. Okej, dobra, także możemy się już skupić na droidzie praktycznie, bo został nam co prawda jeszcze dodatkowy przeciwnik, ale skupimy się, jak mówię, na droidzie. Jezus Maria, co mi tak ta myszka wariuje? WTF. Mam nadzieję, że mi myszka nie siada. Ups, nie to chciałem, to zostaje tam, gdzie było. Dobra, okej, już wracamy chyba, mam nadzieję, do w miarę normalnej walki, już mi kamera się wiksić nie będzie. Okej, został jeden jeszcze dowódca, także chodźmy go zabić. I okej. Tu mamy kolejną konsolkę, tak więc chodźmy, zdeaktywujmy ją, właściwie zniszczmy ją. Okej. No i przed siebie do kolejnych droidów. No to wychodzi do kolejnej grupy przeciwników. Złapiemy ich sobie wszystkich, myślę, w jedną walkę. Nie ma co się rozdrabniać. Albo i nie złapiemy, bo tamci się nie bardzo zechcieli zainteresować tym, że my bijemy tego droida, co jest nam w sumie nawet na rękę. Może poużywajmy jakichś tych innych ataków. Okej, to niekoniecznie to chciałem zrobić. Ale dobrze wiedzieć, że mam taką miękkę, która jest w stanie się wbić w przeciwników dosyć ostro. Jestem ciekaw, czy to zda jakieś obrażenia obszarowe. Nie mam tego pojęcia. Bym musiał przeczytać opis, ale to być może później. Aha, i to ma dosyć duży, widzę, cooldown. Okej. To jest też coś, co działa na dystans. Też dobrze wiedzieć. Skupmy się na razie na tych zwykłych imperialnych. Oj, przede wszystkim na medyku, bo medyk będzie leczyć innych. Okej, udało się go przy okazji ogłuszyć, bardzo fajnie. Wykończmy tych komandosów. Czy tam dowódców, nie komandosów, przepraszam. I dobra, lecimy dalej. Mamy kolejną konsolę. I podejrzewam, że dwie ostatnie będą na kolejnym poziomie, tak więc przeładujmy to. Okej. I przed siebie w takim razie mamy kolejną turbowindę. Republic Fleet is here. Good to see you, boys. Dobra, czyli flota Republiki dotarła na miejsce. Jesteśmy w centralnym reaktorze aktualnie. Tak więc chodźmy. Przejdźmy przez niego. I oczywiście mamy jeszcze więcej przeciwników po drodze do pokonania. Jak ta misja bonusowa? Dobra, podejrzewam, że po tej grupie już mniej więcej będziemy mieli kolejny cel, który już nie powinien być zabijaniem przeciwników, wydaje mi się. Rzućmy sobie obszarówę. Oj, tu się chyba już spotkamy z naszym właśnie panem Arkisem. Wow, czy jakoś tak, nie wiem jak to poprawnie wymówić. No i będziemy musieli go zaaresztować zapewne, bo z tego co pamiętam, on nie będzie za bardzo stawiać oporu przed tym. Okej.
I tak jak myślałem, idealnie wyjdzie nam to równo ze skończeniem misji bonusowej. Zabicie tego ostatniego przeciwnika. Także zajebiście, jeśli o to chodzi. Za chwilę zobaczymy, co będziemy musieli zrobić dalej. Aktywujemy sobie to. You are in the power core. The brain of this space station and my domain. If you are not a member of the Schism Collective, turn back. This place is not for you. Okej. Okay. Jeśli chodzi o misję trzecią, mamy konsolę dowodzenia. 6 ich aż jest do przeciążenia. Także troszeczkę nas, jak mówię, jeszcze czeka tutaj biegania po tej całej stacji, bo musimy te konsole znaleźć. Tu ich nigdzie nie widać, prawda? Nie widać, dobra. I mamy kolejnego bossa, a nawet dwóch, dwa droidy, które będziemy musieli pokonać, także lecimy z nimi w takim razie, jak najszybciej. Za chwilę sobie odpalimy heroic moment, tylko może nie będę od razu wykorzystywać wszystkich ataków, bo to się mogłoby źle skończyć. Przyszedłem sobie na razie obszarówę. Okej. Okay. I być może pioruny, bo chyba nie mają żadnych ataków, które by mnie były w stanie podrzucać. Nie są też te droidy jakoś bardzo mocne. Wręcz powiedział, że całkiem słabe są, bo ten jeden padł bardzo, bardzo szybciutko. Ten drugi to w ogóle nie wiem, co robi, on coś ładuje. Być może on jest teraz nie do bicia. Bardzo jest to możliwe. Ale dobra, już teraz do bicia powinien być normalnie. Także też go powinniśmy całkiem szybko pokonać. Prawda, już teraz nie wykorzystam na niego ataków z heroic momentu, które oczywiście zdają zajebiście dużo damage'u. Ale to nic. Tak czy siak powinniśmy sobie poradzić. Poklikajmy te wszystkie umiejętności, czemu nie? Już nie wiem, czy warto jest je używać, czy nie. Ale poklikamy nevertheless. Tutaj też jakieś takie różne rzeczy. Obszarówka, a czemu nie? Rzućmy sobie. No i dobra, za chwilę pan padnie, dziękuję. Coś ciekawego z nich wypadło? Kredyty, w sumie wezmę, bo trochę ostatnio ich wydawałem. Dobra, i tutaj mamy ostatnią konsolę do tej misji bonusowej. Także weźmy ją, zniszczmy. Okej, także jedna misja wykonana. Teraz mamy jeszcze jedną misję bonusową, którą też musimy zrobić. Aha, i naszym aktualnym celem jest w ogóle zabezpieczenie rdzenia zasilania. Także tam teraz lecimy na wyższy poziom reaktora. Także spoko. Póki co żadnych tych konsol. This station's power is a testament to the Animid's technical prowess. The Republic claims this is a selected experiment for repulsive and turn them away. How fatally short-sighted. Okej, dobra, znowu tam Malgus z nami się kontaktował. Tak naprawdę. No ale dobra. O, heroic moment się skończył. Szkoda. Fajnie było, jakbym wykorzystał jednak skutecznie te pioruny. No ale nie zawsze wszystko można mieć. Przelecimy dalej. No i rozglądajmy się właśnie za tymi rzeczami do misji bonusowej. Bo bardzo chciałbym ją również wykonać. I mamy level 60, czyli tak naprawdę maksymalny level, jaki bić możemy. Także spoko. Mamy również Jedi Knighta wymaksowanego, bo wcześniej był na level cap 50. Wcześniej level cap to był level 50. Gdzieś to tam później zostało zwiększone. Także dobra, idziemy dalej. To jest tylko jakaś krótka lokacja, tak żeby przebiec. Trochę taka zapcha i dziura, mam wrażenie. Dobra, oczywiście flota nasza sobie troszeczkę nie radzi, bo biorąc pod uwagę, że nie mogą zobaczyć przeciwnika, to na pewno jest to bardzo utrudniona walka. Zacznijmy może od tego pana technicznego, bo on chyba miał jakieś skille, które mogą pewnie naprawiać roboty, albo ogólnie był takim trochę medykiem. Dobrze by było go właśnie w pierwszej kolejności wyeliminować. Jednostki, które po prostu są supportem tak naprawdę. Okej. Okay. Tak więc kolejne droidy przed nami. Jest ich coraz mniej. Tam już za chwilę mamy przejście. Pewnie już do samego właśnie rdzenia zasilającego tej stacji. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. Także lecimy i kolejna winda. Zobaczymy, gdzie tym razem będzie prowadzić. Do już pokoju zarządzania reaktorem. Także wejdźmy i zobaczmy. Didn't heed my warning, Master Jedi. My holo message strictly stated that the power core is the domain of the Schism Collective,
maybe I wasn't clear enough. That's the sound of my flux cannons incinerating one of your capital ships. Shall I do it again? There's been enough violence already. Step away from the controls, and let's talk. Don't patronize me. This battle station is the galaxy's greatest technological marvel, and it's all made possible by Anomid genius, by the Schism Collective. Interjection. Silence, meatbag. Upgrades. Statement. I'm HK-47, commander of the Foundry and personal exterminator to Emperor Malgus. My master activated me ahead of schedule to eliminate the Republic Organic. Why would an emperor want an assassin droid? Recitation. I have served many masters, all shapers of the galaxy. Master Malgus seeks to join their ranks. Stand clear, scientist. Assassination protocols engaged. No i mamy naszego HK-47, oczywiście tego samego. Tego samego HK-47, którego mieliśmy chociażby w Kotorach. Seria z Kotora 1 jest na moim kanale, także zapraszam bardzo serdecznie. On z tego co pamiętam na chwilę znikał, także tutaj ten heroic moment jest taki trochę ryzykowny, no ale poużywamy go sobie na razie. Póki HK jest tutaj z nami. Okej, no dobra. Lecimy z naszym HK. Miejmy nadzieję, że uda się go pokonać w miarę szybko. Zobaczymy jak nam to tutaj pójdzie. Okej, rzućmy sobie jeszcze tą przeróbkę z heroic momentu. Naładujmy sobie trochę fokus. Okej, niestety mu się kwestie powtarzają, co nie jest zbytnio fajne, no ale to nic. Rzućmy sobie w niego mieczykami. Dobra, nabijmy sobie znowu fokus, bo się trochę kończy. Okej, widzę, że chyba jednak coś źle zapamiętałem, jak wyglądał ten boss. No ale dobra, powinniśmy go pokonać raczej bez większego problemu. Okej, o właśnie, i tak jak myślałem, on na chwilę znika. Co niewiele nam robi, tak naprawdę. No ale mamy ogłuszenie, z którego niestety nie mam jak wyjść. Chyba, że to... O, dobra, okej, czyli mam jednak umiejętność, która jest w stanie chyba mnie na chwilę odgłuszyć, tylko mnie znowu był w stanie ogłuszyć. Ale dobra, możemy znowu używać ataki z heroic momentu. Także zajebiście, lecimy z nimi. W takim rozrachunku. Okej. I nasze pozostałe silne ataki lecą w następnej kolejności i za chwilę pan HK powinien paść. W teorii. Okej, znowu zniknął niestety. Czyli znowu mnie pewnie ogłuszy gdzieś tam, tak jest. No niestety nic na to nie poradzę, ale być może moi towarzysze już poradzą sobie z dobiciem go. Dużo życia mu nie zostało, nawet nie wiem czy ja zdążę coś tutaj jeszcze w tym kierunku poczynić. Nie zdążę. Dobra. Udało nam się go pokonać. Na końcu wziąłem wszystko, niepotrzebnie klikałem pojedynczo, no ale dobra, trudno. Idziemy w takim razie po pana naukowca, po pana Arkisa, który się znajduje po drugiej stronie. Miejmy nadzieję, że już teraz nie będzie taki gadatliwy jak przez Holoterminal, kiedy będziemy już twarzą w twarz przed nim, tylko oczywiście zanim to ma on jeszcze trochę obstawy, którą musimy wyeliminować. Nawet całkiem sporą tą obstawę. Parę droidów pizdu wieżyczek generalnie. Ale poradzimy sobie spokojnie. Aha, mam też paru techników z tego kolektywu jego. Okej, no ale dobra. Lecimy sobie z nimi od razu. Co ciekawe, te turety chyba nie były aktywne. Ale okej. Nie wiem dlaczego tak było. W każdym razie też je sobie rozwalimy jak najbardziej. Sobie tamten droid pewnie też za chwilę wejdzie do walki, także będziemy musieli go niestety również pokonać. Ale to nic, ogarniemy to, no spokojnie. W sumie nie wiem, czy ta przeróbka miała sens, bo no dobra. Rzuciliśmy, to rzuciliśmy. Skupmy się na tych wieżyczkach, później weźmiemy tego droida. W następnej kolejności. Okej. Teraz ty. Również umieraj. Mam nadzieję, że w miarę szybko. Okej. I teraz ta wieżyczka.
nim użyjemy sobie naszych silniejszych ataków. Czy to już wszystko? Tak, to już wszystko, czyli tylko ta wieżyczka nam została. I dobra, chodźmy porozmawiać z panem Arkisem. Emperor Malgus would be furious. He'll disown the Schism Collective, or worse. Unless you put in a word for us with the Republic. Disable the station's shields, and I'll mention your cooperation to the Supreme Commander. Of course. It will take some clever slicing, but that's my specialty. Schism Collective, this is Argus Ward. Evacuate the space station and surrender to the Republic. Our time here is up. And to commemorate our newfound friendship, I'll program our flux cannons to fire on the stealth armada. Just a few more minutes. Dobra, czyli oczywiście gościu przypodobuje się do tego, kto aktualnie wygrywa. Typowa strategia tego typu nacji. W każdym razie, w tym odcinku to było tyle. Do samego Malgusa udamy się w odcinku kolejnym, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.